Welcome to episode number 176, the Learn Polish Podcast. You can find all our episodes on learnpolishpodcast.com. You got lessons from Camilla, polonaswitch.com. I also have four other podcasts, Awakening to Wake You Up, Speaking to Help You Speak, Meditation to Chill You Out, and Crypto to Help You Invest. And all can be found on rycon.com. Cześć, Camilla. Cześć, Roy, cześć. Jak się masz? Bardzo dobrze, dziękuję. U ciebie? Też wszystko w porządku i witamy serdecznie naszych wszystkich słuchaczy na kolejnej lekcji języka polskiego. Mamy nadzieję, że czujecie się dobrze. Dzisiaj jest... Jaki dzień tygodnia, Roy? Piątek. Więc jest piątek. Ale będzie poniedziałek, kiedy nasze słuchacze będzie słuchać. Będą słuchać. Aha, dobrze. My mamy piątek, jest początek weekendu. Bardzo piękna pogoda, słoneczna, piękna polska jesień. No i zaczynamy nasze spotkanie. Roy, jesteś gotowy na lekcję? Jestem, oczywiście. Dzisiaj będziemy uczyć się o sprzętach domowych. Sprzęty domowe. Like home equipment, AGD. O, jak pięknie. Piękna fotografia. No i teraz będziemy pytać. So AGD is abbreviation for home equipment, because I thought it was just a shop called AGD, but it means... Nie, tak, tak, about equipment, tak? AGD. Dobrze, Roy, numer jeden, co to jest? Co to jest? Czajnik. Biały, elektryczny, jak? Is it czajnik or something? Czajnik? Super, brawo, to jest czajnik. I czajnik może być właśnie elektryczny. Ty masz elektryczny czajnik w domu? Czy taki normalny na gaz? Mam też na gaz. Mam czajnik elektryczny i na gaz. So, kiedy mam problem ze prądem, mam prąd, zawsze mam gaz. Czyli zawsze u ciebie jest herbata. Nawet kiedy nie ma prądu... No electricity? Dokładnie. Tak można przyjechać do ciebie na herbatę. Zapraszam. Fajnie, czyli to jest czajnik i czajnik służy do robienia herbaty, tak? Do czego służy? For what is design? Tak? Tak. Do gotowania, do robienia herbaty. I ja mam nowy i jest inny... What's temperature again? Temperatura. Jest inna temperatura. So na przykład herbata może być 80, tak? Kawa 100 albo mniej. Czyli ma różne opcje. Twój czajnik jest tak. nowoczesny. I ma różne opcje. Tak. Okej, teraz fotografia numer dwa. Co to jest, Roy? Co to jest? Kuchenie? Oven. Kuchenka, bardzo kuchenka. Dobrze. Tak. Kuchenka. Do czego służy kuchenka? Do czego służy kuchenka? Kiedy... robić obiad? Czyli do gotowania. Kuchenka służy do gotowania obiadu. I kuchenka też może być albo elektryczna, czyli taka indukcyjna, albo może być gazowa. Jaką ty masz? Masz indukcję, czy masz kuchenkę gazową? Mam, how would I say the top part? Gas. Gas na 4. How would you say the top? The top of the oven. The top of the oven. Ale nie wiem, co masz na myśli. Chodzi o te cztery palniki? Tak, tak. What would you call that? Palniki. Cztery palniki są, palniki. Tak? Ja mam to gaz, dwa palniki gaz, masz gazowe i dwa palniki prąd. Masz... O, no to super. Taka zawsze ja mam obie też. Czyli kiedy nie ma prądu, ty masz te dwa palniki... które są gazowe i możesz ugotować na ogniu. Tak? Co to jest ogień? Fire, tak? Fire, yeah, yeah. Ja myślę ogólnie, że jedzenie, które jest gotowane na ogniu, jest lepsze, lepiej smakuje. Super, czyli kuchenka służy do gotowania. Roy ma hybrydową kuchenkę z palnikami gazowymi i elektrycznymi. Super, numer trzy. Co to jest? Żelazko. Świetnie. Yeah. I do czego służy żelazko? Prasować ubranie? Do prasowania, tak. Żelazko tak. służy do prasowania. Ja nie lubię prasować. Dla mnie nie ma problemu, bo ja mam bardzo dobre, to jest dużo ze steam, nie wiem, steam po polsku. Para. Co to jest para, co na przykład koszula, nie musisz wymieniać, jest tylko jeden raz, spodnie też, jeden raz, jest bardzo dobra. I szybko. I ja zawsze słucham podcast na przykład, bo nie jest nudny dla mnie. Albo dobra muzyka. Tak.
Super, czyli masz stację parową chyba, tak? To jest taka stacja parowa, steam, tak? Stacja parowa i wtedy łatwo się prasuje. Dobrze, i numer 4, ten Huś, szaro-czerwony to jest huśiaczka. odkurzacz, odkurzacz. Odchórzacz, odchórzacz, Do tak. czego służy odkurzacz? Do odkurzania Tak. wagien. Tak? Lubisz? Nie bardzo, ale tak, musi być tak. Trzeba, musi być Tak, czysto w nie domu. cały czas, bo czasami ludzie ma chorobę i kilka razy za dzień. Choroby. Ja Chyba teraz już raz za nie. tydzień już. Ja mam Teraz. dwa, jeden z wodą, a drugi normalny, ale nie, to jest dobrze. Ale kiedy nie ma prądu, to już nie będzie działał. To jest broś, what's broś? Nie pamiętam. Szczotka, Szczotkę, szczotka. tak. Szczotka. Dobrze, i następne to jest maszynka do golenia, tak? Ale Maszynka ten do golenia. maszynka to jest dla kobiety nogi, to nie jest dla mnie, bo kiedy ja robię to, to będzie, chyba będzie krew, Aha, nie to nie jest, czyli to to jest będzie bardzo depilator. boli, tak. To jest depilator, Roy? Czy używasz depilatora? Nie, ja mam, Maszynkę do golenia, tak? nie mam maszyn, Maszynkę. ja mam blade, tak. A masz żyletkę taką metalową? Tak. Bardzo ostra. Ale jest lepiej, to Dobrze. jest tak bardzo blisko ten maszynie. Ta maszynka nie jest komfortowa. I teraz mamy następna, to jest kuchenka mikrofalowa. Co myślisz na temat kuchenki mikrofalowej? Do kosz, poproszę. Do kosza, czyli nie masz Tak. w domu kuchenki. Nigdy, well, kiedy byłem w Irlandii dawno, dawno temu, bo nie wiem o ten temat, bo myślę, że to jest normalne, ale kiedy czytam i uczę się, to jest bardzo niezdrowe, to nigdy mam o ten czas. Czyli to jest niezdrowe, nie używasz, ale kuchenka służy do podgrzewania jedzenia. Warm up, tak? Podgrzewać, bo jest zimne, nie mamy czasu, 30 sekund i obiad jest ciepły. Ale czas do, bo kiedy wszystko dobre w środku twoje obiad zmniej się na Czyli mikrofalę. wszystkie witaminy, minerały, tak, to A u ciebie, prawda. Kamele, czy masz Nie mikrofon? mam. No, Nie, nie widzisz? używam, nie Tak, używam, nie mam, nie bo chcę mieć. widzisz, to nie jest zdrowe, tak? Nie jest zdrowe, nie To ma. dobrze, to dobrze. Dobrze, i następna to jest pralka. Następna to jest pralka. Masz pralkę w domu? Pralkę z washing machine? Mam, Tak. tak. Do czego służy pralka? Pralka służy do Ubra, prania. prania. Do prania washing, do prania ubrań. I mamy proszek do prania, powder, tak? Proszek do Ja. prania. Kupujesz proszek do prania? Jaki jest twój ulubiony? Tak, kupiłem, ale słuchałem, było invention przed, bez powder, tak? I Bez płyn. proszku. Tak, Bez proszku. ale bo to jest pieniądze dla osoby, kto robi to, nigdy słuchasz ten temat. To ty nie kupujesz proszku? Tak, Nie kupiłem, używasz? ale nie pamiętam markę, tak? To jest. Ja pamiętam, że ty chyba chciałeś dawno temu używać takich ekologicznych orzechów do prania, pamiętasz? Dokładnie, ale dla mnie nie działa, tak? Bo ja chcę. I to było, nie wiem, klami, what's klami? Klejące, klejące, Tak, ale to nie nie. działa, ale ja chcę, bo wiem, ten proszek jest niezdrowy też. Czyli ubranie było brudne, kiedy wkładałeś do środka pralki i kiedy wyjmowałeś pranie z pralki, było takie samo albo gorsze. Tak, dokładnie, dokładnie. Śmiesznie. No i dalej jest czajnik i jest żelazko. Dobrze, czyli powtórzymy jeszcze wszystkie sprzęty raz jeszcze raz, tak? Czajnik, Czajnik, powtórz. czajnik, Kuchenka, kuchenka, żelazko, żelazko, odkurzacz, odkurzacz, depilator, maszynka do golenia. maszyna do galenta, Do golenia, do golenia. golenia, golenia, Mikrofalówka. do kosz, Pralka. pralka. Pralka, dobrze. Dziękujemy Wam bardzo za spotkanie. Nauczcie się nowych słów. Mamy nadzieję, że Wam się podobało. No i do następnego razu. Dziękuję bardzo, Kamila. Dziękuję, Roy. So you find all our lessons on our polishpodcast.com and
be sure to go back to the start because you learn a lot more and you build up your vocabulary. You'll get lessons in Camilla on polonaswitch.com, and we're on BitChute and YouTube, and you'll find the links in the description below so you can actually look at the pictures, and then you'll have two ways of learning between listening and seeing. So until next week, dziękuję bardzo i do widzenia. Do widzenia.